Dzisiejszy spacer zaczynamy przy jeziorze Bassenwaite. Jest to jedno z największych jezior w Lake District, zaraz niedaleko miasta Keswick. I tak jak widzicie, jest ono bardzo wąskie i bardzo długie. Ma aż 5,3 km, ale tak naprawdę jest to rezerwat przyrody. I z tego, co widzieliśmy, parkując auto i chcąc zobaczyć punkt widokowy, który właśnie w tej chwili widzicie, nie ma tam miejsc takich stricte do pływania. Ludzie owszem korzystają z tej wody, wrzucają pady, pływają, ale według nas robię to po prostu tak na dziko. Tak jak widzicie, jezioro jest naprawdę bardzo ładne. Przepiękne widoki. Gdyby jeszcze pogoda była taka cudna i słońce świeciło, to zapewne byłoby bardziej przyjemnie. Ale my tutaj zatrzymaliśmy się tylko na chwilę w tym punkcie widokowym. Chcieliśmy zobaczyć to jezioro z drugiej strony. No i rzeczywiście jest to wspaniały widok, jednakże naszym celem jest ta górka, którą w tej chwili widzicie. No i dotarliśmy na miejsce. Dzisiaj chcemy zdobyć dotłut. Jest to jeden z najniższych szczytów Lake District, ma zaledwie 502 metry. Ruszamy też po godzinie 18, więc parking, który jest zlokalizowany w tym miejscu, był już pusty. Jednakże możecie skorzystać dalej z toalet, były otwarte. I tutaj jedna taka uwaga. Albo parkujemy w tym miejscu, albo parkujemy przy drodze kilka metrów dalej. Oznaczę Wam to miejsce w opisie filmu. Wspinaczka na szczyt to zazwyczaj zajmuje około 1,5 do 2 godzin. My wyruszyliśmy po 18, więc naprawdę bez żadnego problemu za dnia tam doszliśmy i za dnia wróciliśmy. Oczywiście w zależności od Waszego tempa. Trasa jest bardzo dobrze oznaczona, dostępna dla większości turystów. Jednakże, jak to bywa w naszym przypadku, tutaj małżonek zadecydował, że idziemy trasą czerwoną. No i właśnie tą trasą sobie przemierzamy, tak jak widzicie. Oczywiście było widać, że ktoś tam szedł przed nami, ale zdecydowanie po prostu idźcie tą drogą, która jest wskazana jako zielona trasa. Jest ona bardzo łatwa, piękna droga, można tak powiedzieć, bo to nawet nie jest dróżka. Więc śmiało na sam szczyt możecie wejść. Zresztą na koniec filmu zobaczycie, bo będziemy właśnie tą trasą schodzić. Tutaj było pięknie i urokliwie, no ale musieliśmy przejść przez zarośla, co oczywiście było takim dodatkowym wyzwaniem, zwłaszcza dla maluchów. Na deser, Ala, chodź! Na deserek. Z gracjowym widoczkiem. Nie byliśmy tutaj zbyt wysoko, a już widoki były niesamowite, tak jak widzicie. Także im wyżej, tym będzie ciekawiej. Jesteśmy już prawie na samym szczycie. Z jednej strony mamy widok na przepiękne jezioro Bassenwaite. Teraz po prawej stronie widać Cadbell, kolejny szczyt, który udało nam się zdobyć. Tutaj widok na jezioro Derwentwater i szczęśliwa rodzinka, która jest już na samym szczycie. Jest to naprawdę jeden z najniższych szczytów w Lake District, 502 metry, jednakże widoki są imponujące. Dla samych widoków warto wybrać się na tą wycieczkę i tak jak widzicie, można wspaniale tutaj zobaczyć Keswick, jeziora, można zobaczyć inne szczyty, które planujecie bądź chcielibyście zdobyć. Także gorąco Wam polecam, bo naprawdę miejsce jest zjawiskowe. I nie tylko nam ten widok się spodobał, nasz czworonożny przyjaciel również towarzyszył nam na ten szczyt. Była zachwycona z tego spaceru, ponieważ można powiedzieć, że przez większość czasu szła bez smyczy, biegała swobodnie. Nie ma tam, nie spotkaliśmy przynajmniej żadnych zwierząt, więc miejsce jest super i polecam na spacer właśnie z pieskiem. I
tutaj już zaczęliśmy schodzić na dół i tak jak zobaczycie, jak wygląda prawidłowa droga, którą powinniśmy iść. Jest to normalna ścieżka, śmiało można tutaj się wybrać wózkiem, jeżeli macie jeszcze takie maluchy, bądź wziąć jakieś odpychacze czy rowerki. Są miejsca, gdzie jest bardziej stromo, owszem, czy bardziej wymagająco, ale to są bardzo krótkie odcinki i tak naprawdę spacer na ten szczyt no nie jest jakiś bardzo wymagający, także polecam go dla wszystkich, młodych i starszych, bo każdy sobie powinien dać radę.